Drodzy Państwo, z delikatnymi problemami, ale jesteśmy z powrotem z Wami. No niestety, social media są takie, że prawa autorskie są nieubłagane w momencie, kiedy algorytm zbiera dźwięk z hali. No niestety, ale często jest tak, że po prostu transmisja jest blokowana. Mam nadzieję, że już tak dzisiaj nie będzie. Była już prezentacja za nami zespołu. Najpierw zaprezentowała się drużyna IBB Polonii Londyn z jedynką Maxon Guilherme Pereira, z dwójką Jack Williams, z numerem 7 Simon Guerra, numer 8 Efram Mills, 11 Albi Szurdi, 12 Kacper Wasilewski, libero, numer 17 Ryan Pulu, 18 Ramon Martinez, Gion, 19 Matias Banda, 21 Nicolas Butler, trenerem jest Vangelis Kutoleas, jego asystentem Dominik Żmuda. No i ci, na których na pewno bardzo czekaliście, czyli drużyna Skry Bełchatów z piątką Mikołaj Sawicki, szóstka Karol Kłos, siódemka nowy zawodnik, który do drużyny z Bełchatowa przychodzi z AZS-u Olsztyn, 31-letni Damian Schulz, ósemka. Myślę, że przychodzi tutaj też jako gwiazda reprezentant Holandii oraz Włoch, były gracz m.in. Trentino, Dick Coy. 9 Robert Tacht, 11 Milat Ebadipur, 14 Aleksander Atanasiewicz, 15 Grzegorz Łomacz, 16 Kasper Piechocki, 17 Sebastian Adamczyk, 18 Robert Milczarek, 20 Mateusz Bieniek, 26 Michajło Mitic, trenerem jest Slobodan Kowacz. Drodzy Państwo, my pewnie za kilka chwil wrócimy do hali w Bełchatowie. Zanim się rozpocznie to spotkanie, będziemy razem z Wami. Natomiast niestety, żeby nie powielać kłopotów związanych z dźwiękiem, to po prostu będziemy na razie transmitować dla Was obraz z hali w Bełchatowie bez dźwięku. A oczywiście przed spotkaniem, jak rozpocznie się oczywiście to spotkanie, to wtedy wrócimy od razu z dźwiękiem. No troszkę czasami jest kłopotów realizacyjnych, takimi prawami rządzą się social media. Nie takie transmisje również zostały blokowane. Pamiętamy doskonale sytuację z kanałem sportowym, więc mamy nadzieję, że to ostatnia taka sytuacja dzisiaj. I za kilka chwil wrócimy również z Fonią do hali w Bełchatowie. Na razie, drodzy Państwo, obserwujcie to, co się dzieje na parkiecie. Oba zespoły się rozgrzewają, a my zapewne wracamy za kilkanaście minut do hali w Bełchatowie.
Drodzy Państwo, wracamy, bo już zostało kilka chwil do tego spotkania, do rozpoczęcia meczu pomiędzy PGS Krom Bełchatów i IBB Polonią Londyn. Te kilka minut wykorzystamy na to, żeby przedstawić składy obu zespołów, a rozpoczniemy od gospodarzy PGS Krom Bełchatów. Numer 5 Mikołaj Sawicki, numer 6 Karol Kłos, numer 7 Damian Schulz, 8 to nowy nabitek zespołu z Bełchatowa Dick Coy, 9 kolejny transfer Robert Tacht, 11 Milad Ebadipur, 14 Aleksander Atanasiewicz, 15 Grzegorz Łomacz, 16 Kasper Piechocki, 17 Sebastian Adamczyk, 18 legenda klubu z Bełchatowa Robert Milczarek, 20 Mateusz Bieniek, 26 Michajlo Mitic, trenerem jest Slobodan Kowacz, asystentem trenera Radosław Kolanek, drugim asystentem Slobodan Prakliacic, trenerem przygotowania fizycznego Maciej Michalik, fizjoterapeutą Tomasz Pieczko oraz Tomasz Kuciapiński, statystykiem Robert Kazimierczak, a lekarzem zespołu jest pan Wojciech Łucasz. Tak prezentuje się drużyna z Krom Bełchatów. Goście dzisiejszego spotkania, którzy w Bełchatowie czują się praktycznie jak w domu. IBB Polonia Londyn. Numer 1 Maxon Guilherme Pereira, 2 Jack Williams, 7 Simon Guerra, 8 Efram Mills, 11 Albi Szurdi, 13 Kacper Wasilewski, 17 Ryan Pool, 18 Ramon Martinez-Guillon, 19 Matias Banda, 21 Nicolas Butler. Trenerem jest pan Vangelis Kutoleas, jego asystentem Dominik Żmuda. Oba zespoły na zagrywce i za chwilę rozpoczniemy to spotkanie. Bełchatowianie, jeden z ostatnich sprawdzianów przed ligą, która ruszy 10 października meczem z Indykpol AZS-em Olsztyn. Drużyna z Londynu szykuje się do tego sprawdzianu, jakim będzie starcie z Szachtarem Soligorsk w Lidze Mistrzów, więc na pewno dzisiaj obie drużyny będą chciały się mocno zweryfikować. Faworytem wydają się gospodarze z Bełchatowa. Natomiast wiadomo, że Polonia będzie chciała przed tą publicznością zgromadzoną w hali Energia w Bełchatowie zaprezentować się z jak najlepszej strony. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie na siatce drużyny z Bełchatowa. No i pewnie za kilka chwil poznamy wyjściowe szóstki obu zespołów. Zobaczymy, jakie składy oddelegują szkoleniowcy obu ekip. Również drużyna z Londynu szykuje się do pamiątkowego zdjęcia. No i za chwilę rozpoczniemy ten mecz. Drużyna z Londynu serią sparingów, między innymi właśnie w hali w Bełchatowie, przygotowywała się do meczu z Szachtarem Soligorsk, z drużyną z Białorusi. Można powiedzieć, że oba zespoły na obczyźnie. Drużyna z Londynu ze względu na kwestie Brexitu i tego, że Wielka Brytania jest poza Unią Europejską, no musi rozgrywać swoje spotkania poza swoim domem. Drużyna z Soligorska, z Białorusi również, no niestety ze względu na sytuację polityczną na Białorusi ta sytuacja wygląda tak, a nie inaczej. No i czekamy na to, jak zaprezentują się oba zespoły. Jest uśmiech na twarzy prezesa Konrada Piechockiego, no bo są kibice na hali. To jest chyba najważniejsze dla wszystkich sympatyków siatkówki, że oprócz tego, że mogą za pośrednictwem naszej transmisji obserwować to spotkanie, to również kwestia obycia kibiców na hali. Całe składy wychodzą, drodzy Państwo, nie ma od razu prezentacji szóstek. Wszyscy klaszczą, wstańmy, tak jest, powitajmy.
Kibice wstają z miejsc i czuć tą atmosferę wielkiego grania, którą hala w Bełchatowie doskonale pamięta. Jak na środek tygodnia, to naprawdę dużo kibiców pojawiło się w hali w Bełchatowie. Teraz wyjątkowy moment, bo włodarzy zespołu z Bełchatowa przekażą kwiaty dla uczestników z reprezentacją Polski. Wywalczyli brąz mistrzostw Europy tutaj. Jesteś złoty medalista mistrzostw Azji, Milad Ebadipur, który również zostaje nagrodzony przez włodarzy Skry. Na pewno to cieszy, kiedy widzi się zawodników swojego zespołu, którzy bardzo dobrze reprezentują swoje reprezentacje narodowe w rozgrywkach międzynarodowych. To jest dobry prognostyk przed zbliżającym się sezonem plus ligi, ale również dla drużyny z Londynu okazja do zmierzenia się z tymi najlepszymi zawodnikami. Pamiątkowa fotografia. Wspólne zdjęcie. No i za chwilę jeszcze prezentacja obu zespołów i rozpoczynamy ten mecz. Tutaj oczywiście na początku tego sezonu to jest troszkę takich kwestii oficjalnych, które widzimy. Jest również pan Jacek Jambroży, właściciel IBB Polonii Londyn. Miłe słowa względem drużyny z Bełchatowa, no bo na pewno tutaj współpraca drużyny z Londynu z drużyną z Bełchatowa ma się bardzo dobrze i dzięki tej współpracy będzie można oglądać drużynę z Londynu w hali w Bełchatowie w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Tak to miało miejsce w latach minionych, dlatego też są też życzenia oczywiście dobrego spotkania, gry bez kontuzji, no. A my już za kilka chwil będziemy mogli być świadkami tego arcyciekawie zapowiadającego się widowiska. Kapitan zespołu IBB Polonii Londyn, Ramon Martinez-Gion, Holender, kapitan PGS Skry Bełchatów, Grzegorz Łomacz. Ja troszkę skupiłem się na transferach tych najmocniejszych po stronie zespołu z Bełchatowa. Aleksander Atanasiewicz, mierzący 200 cm, zasięg w ataku 360 cm, zasięg bloku 338. W sezonie 11-13 był zawodnikiem drużyny Skry Bełchatów, potem 8 sezonów spędzonych we włoskiej Perugii. Wiemy doskonale, że ten ubiegły rok w drużynie prowadzonej przez większość tego sezonu przez Witala Heinena nie był najlepszy, ale teraz na pewno w drużynie z Bełchatowa zaprezentuje się jak z najlepszej strony. Patrzymy na szóstki. Najpierw drużyna z Londynu. Ramon Martinez-Gion, numer 21. Nicolas Butler na środku, numer 8. Efram Mills na numer 7. Simon Guerrao-Uto. Jack Williams na ataku i Ryan Poole na przyjęciu i na libero Kacper Wasilewski. Tak prezentuje się wyjściowe ustawienie Polonii Londyn. To jest drużyna, która naprawdę potrafi zagrać fajną siatkówkę i mimo to, że być może na pierwszy rzut oka byśmy troszeczkę deprecjonowali mistrza Wielkiej Brytanii, to mimo wszystko naprawdę możemy się spodziewać dobrej i solidnej gry po stronie zespołu z Londynu. Czas na PGS Skry Bełchatów. Numer 6, Karol Kłos. Numer 8, nowy nabytek drużyny z Bełchatowa, Dick Coy.
Numer 11, Mila Demadipur, doskonale znany sympatykom drużyny z Bełchatowa. 14, Aleksander Atanasiewicz, wielki powrót do Bełchatowa po 8 sezonach. Numer 15, Grzegorz Łomasz, 20, Mateusz Bieniek, Kacper Piechocki. Wyjściowe ustawienie drużyny z Bełchatowa, wszystkie armaty daje na parkiet Slobodan Kowacz, no i na pewno wszyscy sympatycy, którzy są w hali Energia w Bełchatowie, są usatysfakcjonowani. Na pewno ci, którzy również przed ekranami komputerów oglądają tą transmisję, będą mogli zobaczyć drużynę z Bełchatowa w pełnej okazałości. Rozpoczynamy to spotkanie. Chcemy zobaczyć też kawał dobrej siatkówki. Mateusz Bieniek. No. Już szykuje się Mateusz Bieniek w polu serwisowym. Początek tego sezonu. Drodzy Państwo, skra Bełchatów IBW Polonia Londyn. Rozpoczynamy. Mateusz Bieniek w polu serwisowym. Mocna zagrywka, przyjęcie na trzeci met, Butler na lewe skrzydło, Martinez Guillaume, znakomicie. W polu serwisowym z numerem 7, Simon Guerrauto. Pomyłka w polu serwisowym tego zawodnika. Wraca Aleksander Atanasiewicz i to on teraz melduje się w polu serwisowym. Aleksander Atanasiewicz. No i na pewno to będzie mocny cios w wykonaniu serbskiego zawodnika. Tak jest! I od razu trafiony Ryan Poole. Znakomita zagrywka Aleksandra Atanasiewicza. Po raz kolejny mierzący 200 cm atakujący reprezentacji Serbii. Ponownie z wyskoku i ponownie mocno. Wasilewski nad siebie. Wyższa piłka na lewe skrzydło. Martinez Guillaume i skutecznie. W polu serwisowym po stronie zespołu IBW Polonii Londyn z numerem 21 Nicholas Butler, rozgrywający z Australii, który stosunkowo niedawno pojawił się w zespole z Londynu. Plasowana zagrywka, problemy w przyjęciu, wyższa piłka, Atanasiewicz, mocno i skutecznie. Dikoi, kolejny nowy nabitek zespołu z Bełchatowa. W ubiegłym roku w Trentino, dwa sezony temu w Piacenzie. Tym razem Wasilewski jednak na drugą stronę i tutaj bardzo skutecznie z tej przechodzącej piłki Mila Demadipur. Cztery do dwóch dla PGS Kry Bełchatów. Raz jeszcze Dikoi. 202 cm wzrostu. Dobre przyjęcie. Lewe skrzydło. Jack Williams. Bardzo inteligentny atak. Wysoko po rękach blokujących drużyny z Bełchatowa. Ramon Martinez Guillaume. Plasowana zagrywka. Piłka jednak na aucie. Pięć do trzech dla drużyny z Bełchatowa. Zawiesiłem głos, bo tutaj sugerowali zawodnicy z Londynu to, że piłka wpadła w boisko. Karol, no to i wszyscy znacie.
Karol Kłos. Piłka w siatce. Po stronie drużyny Polonii Londyn, grający z numerem 7 Simon Guerra Uto, środkowy drużyny z Londynu. Dobre przyjęcie. Wrzucona krótka na podwójnym bloku Mateusz Bieniek, ale ta piłka wychodzi w aut. Bardzo dobry atak. Grzegorz Łomacz cały sezon reprezentacyjny spędził z Mateuszem Bieńkiem, więc no na pewno mieli okazję cały czas ze sobą trenować i udoskonalać te zagrania. Teraz dobre przyjęcie Polonii Londyn. No i bardzo dobrze z prawego skrzydła Jack Williams. Po stronie drużyny z Londynu Jack Williams. Mocna zagrywka, problemy Piechockiego, będzie musiał tutaj ciągnąć piłkę do siatki Badipur. Atanasiewicz oddaje za darmo, szansa na kontrę dla drużyny z Londynu. Znakomity atak, ale dotknięcie siatki, orzekli arbitrzy, tak jest. Po stronie drużyny z Bełchatowa, tam Milat Ebadipur dotyka siatki. Jack Williams w polu serwisowym przed chwilą popisał się bardzo dobrą zagrywką. Pocelowany tam Kacper Piechocki oczywiście. Patrzymy, jeszcze raz Williams, jeszcze raz mocno. Tym razem jednak piłka wychodzi w aut. Milat Ebadipur. Mocna zagrywka. Piłka w aucie. Ryan Poole po stronie zespołu z Wielkiej Brytanii. Zagrywka z wyskoku. Problemy Piechockiego po raz kolejny. Już tej piłki nie utrzymają w grze zawodnicy trenera Slobodana Kowacza. Na razie celują w Kacpra Piechockiego zawodnicy z Londynu i wychodzą na prowadzenie w tej inauguracyjnej odsłonie tego spotkania. Raz jeszcze Ryan Poole. Teraz na drugą stronę Piechocki. Problemy sytuacyjna piłka. Dick Coy znakomicie podbity przez Wasilewskiego. Szansa na kontrę. Ramon Martinez Guillaume. Skutecznie. Raz jeszcze Ryan Poole. Pas. Taki flot z wyskoku, lewe skrzydło. Coy chciał się zabawić, ale dotknięcie siatki po stronie zespołu z Londynu. Dobrze wyczuł kierunek tego plasu Dicka Coya. No ale błąd. I ósme oczko po stronie Bełchatowian. A w polu serwisowym melduje się Mateusz Bieniek. Brązowy medalista mistrzostw Europy z reprezentacją Polski tego roku. I ta słynna bieńkówka za chwilę zaprezentuje się w hali Energia. Mocno problemy na drugą stronę. Ramon Martinez Gion doskonale dogrywa. Kłos, ależ tutaj zatrzymany na pojedynczym bloku. Ramon Martinez Gion znakomicie pojedynczym blokiem zatrzymuje Aleksandra Ana Anatanasiewicza. Numer 7 Simon Guerra Uto po stronie drużynie z Londynu. Prawe skrzydło. Znakomicie Atanasiewicz. W polu serwisowym już melduje się Aleksander Atanasiewicz. Pokazał w tej pierwszej rotacji, że potrafi bardzo mocno naserwować. Wszyscy go doskonale znamy i pamiętamy, czy to z czasów jeszcze gry w Bełchatowie, czy też przez te 8 sezonów reprezentowania Perugii.
Jednak tym razem pomyłka w polu serwisowym. Po drugiej stronie Nicolas Butler. Również myli się rozgrywający drużyny z Londynu. Dziesiąte oczko dla PGS Kry Bełchatów. Dikoi. Dikoi z wyskoku mocno. Wasilewski na czwarty metr, wyższa piłka na lewe skrzydło, lewą ręką musiał się ratować Williams, jeszcze jedna okazja dla drużyny z Londynu, teraz znakomicie pod boku, ale asekuruje się Mbadipur, plasuje, cztery odbicia, pokazuje pani arbiter. Ramon Martinez Guillaume, kapitan IBB Polonii Londyn w polu serwisowym. Mocno. Dobre przyjęcie Piechockiego. I od razu krótka. Karol Kłos. Doskonale. Bohater ostatniej akcji już melduje się za 9 metrem. I to on będzie wprowadzał piłkę do gry. Flot. Problemy Ryana Pula, będzie wyższa piłka, no ale jednak przełamuje ręce Mateusza Bieńka i Grzegorza Łomacza, przyjmujący IBB Polonii Londyn. Bardzo dobry atak, na razie skuteczni w pierwszej akcji zawodnicy z Londynu. Widzimy po raz kolejny Simona Guerreuto w polu serwisowym, a to wszystko dlatego, że w drużynie z Londynu cały czas przy siatce jest Efram Mills, być może to jest pokłosie jakiegoś urazu drugiego środkowego drużyny z Londynu, więc tak naprawdę Efram Mills cały czas przy siatce, a Simon Guerreuto pojawia się tylko i wyłącznie w polu serwisowym. Teraz dobra zagrywka Łomacza, prawe skrzydło, Jack Williams po bloku, znakomity atak. W tych pierwszych meczach sparingowych jako ten podstawowy atakujący wychodził Maxon Guilherme Pereira, natomiast Jack Williams dawał bardzo dobre zmiany. Widzimy, że tutaj u trenera Wengelisa Kutoleasa być może nastąpiła zmiana w tej hierarchii i to właśnie młody Brytyjczyk będzie podstawowym atakującym. Mocna zagrywka, tym razem jednak niecelna. Minat Ebadipur. Mocna zagrywka. Tutaj Ramon Martinez Gion nad siebie. Wyższa piłka. Ryan Poole. Ale szansa na kontrę. Znakomicie to zrobił Grzegorz Łomacz. Raz jeszcze Milad Ebadipur. Po 14. Mocno. Problemy w tym przyjęciu. Ratuje piłkę Butler. Oddają za darmo. Szansa na kontrę, ale musi rozgrywać Ebadipur. Troszkę piłka odrzucona od siatki, ale tam znakomicie sobie radzi Dikoi. Po raz kolejny Irańczyk na zagrywce. Mocno Ebadipur. Dobre przyjęcie Pula. Szósta strefa, pierwszy raz dzisiaj, ale szansa na kontrę. Doskonale to broni Ebadipur. Aleksandar Atanasiewicz. Odskakują Bełchatowianie i o przerwę prosi Wangelis Kutoleas, bo jego zespół prowadził 2 punktami, kilka dobrych akcji po stronie Bełchatowian i już ta przewaga po stronie drużyny gospodarzy.
Widzimy tutaj uwagi trenera Slobodana Kowacza. Ale będziemy się rozkręcać w tym sezonie jak ten odwór. Będziemy zdecydowanie coraz lepsi. Również mobilizacja w szeregach Polonii Londyn. Wracamy po tej przerwie, o którą poprosił szkoleniowiec IBB Polonii Londyn. Milad Ebadipur. Troszkę lżej, lepiej Wasilewski, przerzut na lewe skrzydło. I tu musiał kiwać skrzydłowy drużyny z Londynu, ale zrobił to na tyle skutecznie, że przełamują tą ustawienie. Ryan Pool. Mocna zagrywka, dobrze Piechocki. Rzucona krótka, ale troszkę za daleko od siatki i myli się Mateusz Bieniek. Bardzo dobry, zacięty pierwszy set tego spotkania. Po 16 Ryan Pool. Plasowana zagrywka, dobre przyjęcie Dika Koya. Lewe skrzydło, Dick Koy dobrze przyjął i bardzo ładnie zaatakował. Mateusz Bieniek w polu serwisowym. Jedno oczko więcej po stronie Bełchatowian. Mocna zagrywka po siatce, a serwisowy znakomicie Mateusz Bieniek. Mateusz Bieniek raz jeszcze w polu serwisowym. Przed chwilą bardzo dobra zagrywka. Teraz równie mocno. Tym razem dobrze. Wasilewski, prawe skrzydło. Jack Williams! Znakomicie po prostej. Simon Guerrauto. Tak jak wspominałem, ten zawodnik będzie wprowadzał piłkę do gry, ponieważ przy siatce cały czas Efraim Mills szukał dalekiej przekątnej, nieznacznie się pomylił. Cały czas utrzymuje się dwupunktowa przewaga drużyny PGS Krybełchatów, a tam już serbska armata w polu serwisowym, Aleksander Atanasiewicz. Aleksander Atanasiewicz. Mocno, ale niecelnie. Nieznaczna pomyłka atakującego PGS Kry. 21. Nicolas Butler. Mocno. Dobre przyjęcie. Prawe skrzydło Atanasiewicz. Przedziera się przez blok drużyny z Londynu. Dick Koy. Mocna zagrywka, Wasilewski na drugi metr, zatrzymany Jack Williams, ale ta piłka go trafia, będą musieli oddać za darmo. Szansa dla Bełchatowian. Troszkę tutaj wsadził na przysłowiowego konia swojego rozgrywającego Milad Ebadipur. Czujnie przy siatce zawodnicy Polonii Londyn i teraz na zagrywce po stronie Londyńczyków kapitan tego zespołu, Holender, Ramon Martinez-Guion. Najlepszy klub i
Mocna, nie, pasowana zagrywka. Kłos dobrze przyjmuje i on atakuje, ale tam czekał na niego Efram Mills. No i drodzy Państwo, mamy po 20, a to oznacza ciekawą końcówkę w hali Energia w Bełchatowie. Doskonała okazja do sprawdzenia się dla obu ekip. Raz jeszcze, Ramon Martinez-Guion, mocno z wyskoku, ale tym razem nieznacznie pomylił się. Pod siatką po stronie drużyny bełchatowskiej Grzegorz Łomacz, Milat Ebadipur oraz Mateusz Bieniek, w polu serwisowym Karol Kłos. Agresywny flot, dobrze Wasilewski, trochę pchana ta piłka, ale Ryan Poole troszkę podrobił do tego ataku. Najważniejsze dla drużyny z Londynu, że trafił w ręce blokujących, będzie zmiana. A nie, nie. Jednak ta zmiana cofnięta, miał się pojawić Matthias Banda, chilijski rozgrywający IBB Polonii Londyn. Teraz flot, ale bardzo spora pomyłka w wykonaniu środkowego drużyny IBB Polonii Londyn. Po drugiej stronie Grzegorz Łomacz. Również flot, dobrze pól. Szansa, prawe skrzydło, Williams. Pomyłka Jacka Williamsa. Piłka nie dotknęła bloku. Dwa oczka więcej po stronie drużyny z Bełchatowa i już tylko dwóch oczek brakuje zawodnikom Slobodana Kowacza do tego, żeby objąć prowadzenie 1-0. Łomacz. Dobre przyjęcie, Butle, prawe skrzydło i tym razem skutecznie Jack Williams. Bohater ostatniej akcji w polu serwisowym, no i muszą szukać mocnego serwisu, jeśli chcą mieć szansę na pozostanie w tym secie. Mocno Williams, nad siebie Piechocki, wyższa piłka, Ebadipur na potrójnym bloku, ależ to był doskonały atak Milata Ebadipura. Wysoki potrójny blok, ale on nie ściągał. Złapał tą piłkę bardzo, bardzo wysoko. No i pierwszy setball dla drużyny PGS Krymę Chatów. Milat Ebadipur w polu serwisowym. Patrzymy mocno, ale piłka zatrzymuje się na górnej taśmie. Pierwszy setball obroniony przez zawodników z Londynu. Patrzymy na ustawienie Bełchatowian, Aleksander Atanasiewicz, Mateusz Bieniek oraz Dikoj. Przy siatce. Ale wszystko zacznie się od zagrywki Ryana Poole'a. Flot. Piłka wyrzucona w aut. Dobrze ocenili to przyjmujący drużyny z Bełchatowa. Drodzy Państwo, 25-23. Skra Bełchatów wygrywa pierwszą partię z IBB Polonii Londyn. My, drodzy Państwo, wracamy za kilka chwil na partię numer 2. Super. Słuchajcie, bawimy się, dlatego też pytam sędziego o wodę, możemy sobie na to pozwolić, ale zanim nasze czyterki. Szanowni Państwo na balkonie, proszę, zostańcie na chwilę, bo chciałem Was przywitać, dobrze? A jak uciekniecie, to nikogo nie będę miał do witania. Na początek powitamy... We'll be right back.
Drodzy Państwo, jesteśmy w secie numer 2 i za chwilę po prezentacji dziewczyn będziemy wracać do tego spotkania. Drodzy Państwo, wracamy na partię numer 2. Patrzymy, jak wyglądają ustawienia obu zespołów. Bez zmian w drużynie z Londynu. Bardzo Was proszę, będziemy licytować po stronie Bełchatowskiej również wyjściowe ustawienie. Z autografami drużyn z tego dzisiejszego meczu. Wszyscy zawodnicy się podpiszą na Zosi. Będzie też koszulka. Rozpoczynamy partię numer 2 w polu zagrywki. Ramon Martinez Guillaume. Nie będzie naszych cheerleaderek, tylko wszyscy otworzymy serducha. Jeżeli ktoś nie ma gotówki, można też pokazać, że zrobiłem przelew i dajemy damom rzecz. Wracamy do gry w drugim secie. Ramon Martinez Guillaume, dobre przyjęcie. Krótka, Bieniek nie kończy, szansa na kontrę, jednak będą musieli oddać za darmo. Jeszcze jedna okazja. Teraz szósta strefa, Mila Debadipur, doskonale. Pierwsze oczko w drugim secie dla drużyny z Bełchatowa. Bardzo dobra akcja po stronie drużyny bełchatowskiej. Czyli kolejne 17 będziemy uczyć pole. Patrzymy. Mateusz Bieniek w polu serwisowym. Mocno. Problemy w przyjęciu. Ta piłka nie zostanie uratowana. Drugie oczko dla Bełchatowian. Bardzo dobrze wchodzą w tą drugą partię zawodnicy PGS Kry Bełchatów. Podłącza się również doping aktywny na trybunach hali Energia w Bełchatowie. Cieszymy się, że są kibice razem z nami. Raz jeszcze Mateusz Bieniek. Bardzo dobry serwis przed chwilą. Czy również popisze się podobną zagrywką w tym momencie? Tak jest. Problemy w tym przyjęciu. Piłka opuszcza boisko. Znakomicie Bełchatowianie. Mateusz Bieniek ponownie w polu serwisowym. Bardzo dobre serwisy na początku tego drugiego seta. 3-0 dla PGS Kry Bełchatów. Raz jeszcze Mateusz Bieniek. Tym razem piłka jednak zatrzymuje się na siatce, ale i tak bilans 2-1 na korzyść środkowego drużyny z Bełchatowa. Flot, Ebadipur, doskonałe przyjęcie prawe skrzydła, Atanasijewicz nad blokiem Ryana Pula. Atakujący Bełchatowian teraz melduje się w polu serwisowym. Aleksander Atanasijewicz. Trzech zawodników w ataku po stronie londyńskiej. Mocna zagrywka. No i teraz widać od razu, że w tej drugiej partii troszkę wzmocnili zagrywkę i efekty tego widzimy na tablicy świetnej. 5-1 dla drużyny Skry. Raz jeszcze Aleksander Atanasijewicz. Mocno do pierwszej strefy, jednak nieznacznie pomylił się zawodnik drużyny z Bełchatowa. Drugie oczko Jack Williams.
Pokazał w pierwszym secie, że potrafi mocno zaserwować. Teraz Zebadipur. Wyższa piłka na potrójnym bloku. Atanasijewicz! Powoli drużyna z Bełchatowa wchodzi na te siatkarskie tory, jakie chcielibyśmy obserwować w rozgrywkach plusligowych. Przypominamy, 10 października inauguracja rozgrywek w hali Energia w Bełchatowie z drużyną AZS Olsztyn. Teraz krótka, troszkę na siłę, szansa na kontrę. Po bloku bawią się zawodnicy z Bełchatowa. Widać to doświadczenie, gdzie jeśli tylko zawodnicy z Londynu pokażą nawet równy potrójny blok, to zawodnicy z Bełchatowa doskonale to wykorzystują. Dikkoi w polu serwisowym. Mocna zagrywka. Problemy tutaj w przyjęciu. Pól musi przebijać po siatce. Problemy tutaj Piechockiego. Sytuacyjna piłka, ale Karol Kłos tutaj się odnalazł fantastycznie. O przerwę prosi Vangelis Kutoleas. Mam nadzieję, że nasi przyjaciele na trybunie VIP wrócą za chwilę. Jeśli można ich zawołać, to jest bardzo ważne. No chcę przerwać tą serię Bełchatowian, bo na razie gra drużyny z Londynu w tym drugim secie wygląda dosyć mizernie, ale wszystko to spowodowane jest doskonałą zagrywką zespołu PGS Kry Bełchatów. Jest mobilizacja po stronie drużyny z Londynu. Wracają na parkiet po tej przerwie. No i pokazuje tutaj trener Vangelis Kutoleas. Panowie, dajcie tą piłkę do góry, przyjmijcie ją wysoko. Dajcie szansę na wyprowadzenie skutecznej akcji, nawet na wysokim, podwójnym, potrójnym bloku. Ale dajmy sobie szansę. Na razie te przyjęcia dosyć nieefektywne. Po przerwie Dikkoi. Mocno. Dobre przyjęcie teraz. Prawe skrzydło Williams! Z takim delikatnym zatrzymaniem w powietrzu opóźnił ten atak. Trzecie oczko dla drużyny z Londynu. Ryan Poole, przejmujący z Wielkiej Brytanii. Po siatce Poole, dobre przyjęcie. Łomacz, lewe skrzydło, ależ to szybko zagrali, Ebadipur jednak nie kończy. Szansa ponownie dla Bełchatowian, teraz Atanasijewicz, pod jedynczy blok, podbijają to Londyńczycy. Trzecia okazja, do trzech razy sztuka, Dikkoi, doskonale! Karol Kłos. Dobre przyjęcie, lewe skrzydło, Martinez Guillaume. Będzie szansa dla drużyny z Bełchatowa. Ebadipur. Asekurują się Londyńczycy. Teraz Plas, ale tam Atanasijewicz, ależ on to wyciągnął. Szczęśliwie, ale skutecznie. Milad Ebadipur. Warto pochwalić za obronę Aleksandra Atanasijewicza. Rzadko się widzi, żeby atakujący tak aktywnie w defensywie tutaj szarpnął tą piłkę. Bardzo dobrze pozwolił na 10 punkt dla swojej drużyny. Kłos, tym razem lżej. Lewe skrzydło, Martinez Guillaume. Wysoko po rękach Mateusza Bieńka. Numer 7. Simon Guerra-Auto, powtarzam to po raz kolejny, ten zawodnik pojawia się na zagrywce, a pod siatką cały czas jest drugi środkowy Efram Mills. Teraz kolejna okazja dla Bełchatowian, wyblokowany Ebadipur, prawe skrzydło Williams, zatrzymany,
ale jednak tą piłkę jeszcze próbują przebić. Nie uda im się ta sztuka. Walczyli bardzo dzielnie, ale 11 punkt po stronie Skry. Grzegorz Łomacz w polu serwisowym. Flot. Problemy tu Ryana Pula. Lewe skrzydło. Plasuje Gnią. Próbował z drugiej piłki. Piłka jednak minimalnie w aucie. Ale to już widać, że mimo tego, że zbyt dużo czasu nie mogli ze sobą spędzić, czy to Grzegorz Łomacz, czy też Dick Coy. Natomiast automatyzm. Piłka dograna na środek do szóstej strefy i może Dick Coy albo wystawić, albo tak w tym przypadku uderzyć. Co prawda nie trafił w pomarańczowe, ale i tak widać, że już te automatyzmy powodują, że siatkarze czują większą swobodę po stronie bełchatowskiej. Milad Ebadipur w polu serwisowym. Po siatce. Dobre przyjęcie Wasilewskiego. Prawe skrzydło. Gią kiwa. Znakomicie ustawiony Piechocki. Teraz krótka wrzucona. Tam troszkę siłowo. Bieniek. Chcieli to przebić zawodnicy z Londynu. Nie udało się. No i już 8 oczek więcej po stronie bełchatowskiej drużyny. Jak podkręcili to tempo. Jak wrzucili drugi, trzeci bieg w drugiej partii tego spotkania, to od razu to widać na tablicy świetlnej. Bardzo dobre spotkanie. W drugim secie Skry Bełchatów, Milad Ebadipur. Tym razem w siatkę. Ramon Martinez Guion. Plasowana zagrywka. Wyciągnięty Ebadipur, ale dobrze przyjmuje Atanasijewicz po skosie, doskonale. Bohater ostatniej akcji przed naszymi kamerami. Będzie zmiana. Matias Banda w miejsce Nicolasa Butlera po stronie drużyny Polonii Londyn szuka rozwiązania Evangelis Kutolas. No zdaję sobie doskonale sprawę, że w tych rozgrywkach Ligi Mistrzów tamten poziom będzie być może troszkę niższy, ale trzeba dać szansę obu zawodnikom na pozycji rozgrywającego. Znakomicie Bieniek. Podbija to Ryan Pool. Wyższa piłka. Plasowana piłka, znakomicie sobie poradził przyjmujący z Wielkiej Brytanii. Simon Guerra Auto. Flot. Dobre przyjęcie Badipura. Lewe skrzydło na pojedynczym bloku przez Bark. Dick Coy niczym były zawodnik, między innymi również Skry Bełchatów, Dawid Murek. On przyzwyczaił w latach swojej świetności do tego obecnie trener Impel Wrocław w żeńskiej lidze siatkówki. Aleksander Atanasijewicz, 15-7. Mocno. Wasilewski. Dobre przyjęcie. Szósta strefa. Ramon Martinez Guion. Doskonała akcja. Matias Banda od razu uruchomił pipa. Tam znakomicie odnalazł się przyjmujący z Holandii Jack Williams. Mocno Williams. Jednak piłka w aucie. Dick Coy. Ryan Pool, doskonałe przyjęcie. Prawe skrzydło, Jack Williams po bloku, ale tam doskonale Piechotki asekuruje. Szansa, Ebadipur, mocno. Jeszcze jedna okazja dla drużyny z Londynu. Lewe skrzydło, Ryan Pool po skosie. Doskonale. Cały czas bardzo skupiony na dostaw kolany. To jest człowiek,
bohater ostatniej akcji na zagrywce. Bardzo dobry atak, dobrze uplasowany. Piechocki na trzeci metr. Szybka piłka. Ebadipur. Podbił tą piłkę Jack Williams, ależ to była akcja. Niczym Władimir Grbicz teraz. Atanasiewicz kończy, ale ogromne brawa dla Jacka Williamsa, bo dla takich akcji przychodzi się właśnie na hale siatkarskie. Przeskoczył bandę, podbił piłkę, mimo że to jest mecz towarzyski. Natomiast właśnie o to chodzi w siatkówce. Takie akcje chcemy oglądać. Karol Kłos. Tym razem w siatkę środkowy zespołu z Bełchatowa. Simon Guerra. Piechocki, dobre przyjęcie. Krótka, nie, to skrzydło. Ebadipur nie kończy teraz. Znakomity atak po bloku po stronie Londyńczyków. Troszkę zawiesiłem głos, bo tam wydawało mi się, że Ebadipur przeszedł linię środkową. Arbitrzy jednak milczeli. Akcja potoczyła się dalej. Skończona pozytywnym, efektownym atakiem drużyny IBB Polonii Londyn. Simon Guerra Auto. Flot, Dikoi, doskonałe przyjęcie. Krótka! Mateusz Bieniek. Grzegorz Łomacz, kapitan bełchatowskiej Iskry. Flot, Martinez Guillon, wyższa piłka. Potrójny blok czeka, znakomicie ustawiony jednak w obronie. Dikoi, szansa na kontrę dla Londyńczyków. Jeszcze raz, teraz po prostej, Ramon Martinez Guillon. Ale tu trzeba po raz kolejny pochwalić zawodników linii obrony. Najpierw Dikoi, tak naprawdę przy potrójnym bloku ustawił się w dziurze. Tam piłka przeleciała. Za słupkiem uratował ją Grzegorz Łomacz. No i to pozwoliło bełchatowianom zdobyć 19 oczko. Raz jeszcze kapitan Skry. Wasilewski, lewe skrzydło, Ramon Martinez Guillon, tym razem w siatkę. O drugą przerwę prosi trener IBB Polonii Londyn, Vangelos Kutoleas. Troszkę posypała się tam gra w drugim secie. Tutaj widzimy sympatyków, klub kibica drużyny z Bełchatowa. Na pewno spragnieni tej siatkówki na hali. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli się nią cieszyć jak najdłużej, że już kolejne obostrzenia ominą nas szerokim łukiem. Dwadzieścia do 11 po tej drugiej przerwie, o którą poprosił Vangelis Kutoleas. Nie ma kompletów w hali w Bełchatowie, ale i tak jest bardzo głośna, gorąca atmosfera. Wszyscy ci, którzy nas obserwują za pośrednictwem mediów społecznościowych, Facebooka, mogą żałować, że nie mogli się pojawić w hali Energia w Bełchatowie. Wracamy jednak do gry. Grzegorz Łomacz. Skrót, Wasilewski. Szósta strefa, zatrzymany Ryan Poole, jednak asekurują się zawodnicy IBB Polonii Londyn. Po skosie Ramon Martinez Guillon, doskonale Piechocki, wyższa piłka Atanasiewicz, mocno! Podbijają tą piłkę Londyńczycy, jeszcze raz skrzydłowy Polonii. Teraz Jack Williams, znakomicie to podbija Piechocki. Jeszcze Dikoi, to jest właśnie to, na co czekamy. Takie spektakularne obrony, wraca jeszcze. Jednak obity blok Mateusza Bieńka, ale to była naprawdę bardzo dobra akcja. Oklaski od kibiców. Matias Banda w polu serwisowym. Ops.
Mocna zagrywka. Piłka do Ebadipura. Ten po skosie doskonale. Zawodnik, który popisał się świetnym atakiem w ostatniej akcji, teraz melduje się w polu serwisowym. Bieniek, Atanasijewicz i Koi przy siatce. Wysoka pierwsza linia. Dobra zagrywka, jeszcze lepsze przyjęcie Wasilewskiego. Prawe skrzydło, Ramon Martinez Guillaume wysoko po rękach. Bardzo inteligentny atak kapitana IBB Polonii Londyn. Ramon Martinez Guillaume. Teraz. 21-13, czterech oczek brakuje Bełchatowianu. Mocna zagrywka, Ebadipur na trzeci metr. Podwyższona piłka, znakomicie Atanasijewicz, ale jeszcze lepiej Wasilewski wyczuł to zagranie. Martinez Guillaume po siatce, dobrze ustawiony Piechocki. Szósta strefa, Ebadipur zatrzymany. Raz jeszcze Ramon Martinez Guillaume. Znakomita, plasowana zagrywka. Raz jeszcze Ramon Martinez Guillaume. Po raz kolejny mocno, po raz kolejny pocelował Ebadipura. A wszyscy sympatycy futbolu, którzy są razem z nami, do przerwy w Lidze Europy Legia Warszawa prowadzi 1-0 z angielskim Leicester. Więc w pojedynkach polsko-brytyjskich 1-0 w Bełchatowie, 1-0 w Warszawie. Raz jeszcze Ramon Martinez Guillaume, pocelowany Piechocki, będzie wysoka piłka, będzie mógł atakować Dick Coy. Znakomicie ustawiony Ramon Martinez Guillaume, prawe skrzydło, Jack Williams po bloku, ale jeszcze jedna okazja dla Bełchatowian, teraz. Piłka po głowie Jacka Williamsa, wychodzi w aut. Dobra siatkarska akcja po obu stronach. Mateusz Bieniek. Mocna zagrywka, nad siebie pól, będzie gonił Banda, wysoka piłka, znakomity atak. Simon Guerrealto. Flot. Wyciągnięty tam Dick Coy, piłka do Atanasijewicza, mocno, znakomicie. Aleksander 23-17. Dwóch punktów brakuje Bełchatowianom do prowadzenia 2-0. Atakujący reprezentacji Serbii, Aleksander Atanasijewicz. Mocno po siatce, szczęśliwie. Ta zagrywka daje pierwszy setball w partii numer 2 dla PGS Kry Bełchatów. 24-17. 7 szans dla podopiecznych Slobodana Kowacza do tego, żeby prowadzić 2-0. Aleksander Atanasijewicz. Raz jeszcze mocno, raz jeszcze po siatce. Tym razem przyjmują Londyńczycy Ryan Poole przez dziurawy bełchatowski blok. Drugi setball, Jack Williams.
Piechocki na trzeci metr. Lewe skrzydło, Dikko i drodzy Państwo, kończy partię numer 2. 25-18. Wygrywają zawodnicy z Bełchatowa, a my za kilka chwil wracamy na seta numer 3. Drodzy Państwo, wracamy za kilka chwil na partię numer 3. 25-23, 25-18. Prowadzi Bełchatowska Skra. Dobre spotkanie w tym drugim secie, szczególnie w polu serwisowym. Tam bardzo dobra skuteczność Milada Ebadipura, Dika Koja, Mateusza Bieńka czy Aleksandra Antanasiewicza. Tutaj wydaje się, że ten bilans flota do zagrywki z wyskoku jest 4-2 bądź też 3-3. W międzyczasie licytacja na rzecz chorej Zosi. Na pewno będziecie mogli zaobserwować Państwo informacje odnośnie tej zbiórki na social mediach drużyny z Bełchatowa. Czekamy na koniec tej licytacji i za chwilę będziemy rozpoczynać kolejną partię. Tutaj pani daje 9000 zł. Proszę, brawa dla pani. 9000 zł. Nie wiem, po ile euro. Poczekajcie. Słuchajcie, jest mężczyzna, daje 10000 zł. Proszę, brawa dla pana. 10000 po raz pierwszy. 10000 po raz drugi. 10000 po raz trzeci! Brawo! Przyjacielu, serducho twoje jest tak olbrzymie, że nawet nie mogę sobie poradzić. Po meczu zapraszam cię tutaj. Wracamy do gry. Ale to jest mecz, to jest tuż. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Panowie, jeszcze 5 minut. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, guys. Panowie, 5 minut. Jeszcze licytacja. To jest mecz dla zabawy, naprawdę. Licytujemy dla Zosi. 5 minut. Czy ja mogę przedłużyć tą przerwę? Czy ja mogę przedłużyć tą przerwę? Mogę. Słuchajcie, mogę. Proszę, jeszcze brawa, będzie licytacja. Troszkę to się przedłuży, drodzy Państwo. Teraz słuchajcie, pierwszy raz przedłużyłem przerwę, ale szybciej, 10 tysięcy zapłacił szybciej. Troszkę widać irytację na twarzach trenerów. Piłka z autografami z Krybełchatów, po tym mecz się podpiszą i idę we południowy. Ale to wszystko dla szczytnego celu. Cały czas trwa licytacja.
A my tutaj patrzymy pod kątem gry zespołu Polonii Londyn. Jeśli jest dobre przyjęcie, to naprawdę bardzo solidnie radzą sobie skrzydłowi, czy to jest Ryan Poole, czy Ramon Martinez-Guillaume. Troszkę mało gry środkiem i myślę, że na to trzeba zwrócić uwagę. Tutaj widzimy bohaterkę licytacji, która bardzo dużą kwotę zapłaciła na rzecz małej dziewczynki z poważną chorobą. Wracamy jednak do gry. Wracamy do tego spotkania. 2-0 po dwóch partiach, drodzy Państwo. Wyjściowa szóstka po stronie drużyny z Londynu. Z jedną zmianą, Matthias Banda w miejsce Nicolasa Butlera, natomiast troszkę więcej zmian w zespole z Bełchatowa. Jest numerem 17 Sebastian Adamczyk i Mikołaj Sawicki na przyjęciu. No zobaczymy, jak te zmiany wpłyną na grę zespołu z Bełchatowa. Dobrze, koniec już przerwy. Wracamy do gry. Rozpocznie środkowy zespołu z Bełchatowa Mateusz Bieniek. Po siatce mocno, przyjęcie na trzeci metr, wyższa piłka. Williams po bloku, ale tutaj dobrze ustawiony Bieniek właśnie. I Mikołaj Sawicki, myślałem, że skończy ten atak, dobrze podbity jednak, ale z środka znakomicie melduje się na parkiecie Sebastian Adamczyk. Od razu chce uruchomić swoich świeżych zawodników. Grzegorz Łomacz, to jest doświadczenie rozgrywającego, szuka właśnie od razu dobrej akceptacji, dobrego wejścia w to spotkanie. Mateusz Bieniek raz jeszcze w polu serwisowym. Mocno, Mateusz Bieniek! Nie przyjmuje tego Ryan Poole. 5 października i 7 października. Dwa spotkania w Bełchatowie. IBB Polonii Londyn z Szachtarem Soligorsk o awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. Na pewno tutaj wszyscy sympatycy drużyny z Bełchatowa, jeśli mogą, warto, żeby się pojawili w hali Energia, wspomogli przyjaciół z Londynu. A Mateusz Bieniek nie przerywa swojego festiwalu fantastycznych zagrywek. Sytuacja analogiczna do partii numer 2. Tam również na trzy pierwsze piłki dwa asy Mateusza Bieńka. To też jest kunszt trenerski, żeby znaleźć to wyjściowe ustawienie, gdzie dobrze wejdzie się w seta. Na razie pokazuje Slobodan Kovacs i Mateusz Bieniek, że w momencie, kiedy ten zawodnik jest na zagrywce, punkty wędrują na konto Skry. Błąd Jacka Williamsa, 4-0. O przerwę prosi Vangelis Kutolas. Niedobrze rozpoczęła się ta partia dla podopiecznych greckiego szkoleniowca. Trzeba przede wszystkim uspokoić przyjęcie, natomiast po drugiej stronie siatki tutaj Slobodan Kovacs spokojnie instruuje swoich zawodników. Wracamy do gry po tej przerwie, o którą poprosił szkoleniowiec z IBB Polonii Londyn. Mateusz Bieniek, jestem ciekaw, jak on zaprezentuje się w polu serwisowym po tej krótkiej przerwie. Bieniek mocno, ale tym razem niecelnie. Ale po raz kolejny Mateusz Bieniek w dobrej serii. Po drugiej stronie Matthias Banda.
mocno. Prawe skrzydło, Atanasiewicz. Serbski atakujący w polu serwisowym. 5 do 1 dla PGS Krybełchatów. Patrzymy mocno, ale w siatkę. Po stronie londyńskiej Ryan Poole. Dobre przyjęcie Sawickiego. Do niego piłka. Bardzo dobry atak po skosie. Mikołaj Sawicki w polu serwisowym. Znakomity atak z lewego skrzydła. Teraz mocna zagrywka, jednak nieznacznie się pomylił przejmujący bełchatowskiej drużyny. Simon Guerra-Uto po stronie IBB Polonii Londyn. Plot, przyjęcie na czwarty metr. Lewe skrzydło Ebadi Pur. Bardzo dobrze sobie radzi. Nie był to najmocniejszy cios, ale najważniejsze dla bełchatowian, że skuteczny pomiędzy Jackiem Williamsem a Eframem Millsem. I drugi z zawodników, którzy pojawili się na partię numer 3, Sebastian Adamczyk w polu serwisowym. Flot, pull, przerzut prawe skrzydło, Williams, wyrzuca piłkę w aut. Flot Adamczyka, dobre przyjęcie, lewe skrzydło, po skosie Ramon Martinez-Guillon. Dobre rozegranie Matiasa Mandy, choć zdążył tam Mateusz Bieniek dołączyć, jednak ciasna przekonda w wykonaniu przyjmującego i kapitana, jednocześnie po stronie IBB Polonii Londyn. Jack Williams uchronił się przed tym ciosem. Aleksander Atanasiewicz. Grzegorz Łomacz. Kapitan bełchatowian. Flot po prostej. Dobrze Wasilewski. Krótka. No, chyba dzisiaj po raz pierwszy Efram Mills wywołany do tablicy. I najważniejsze dla drużyny z Londynu, że skutecznie. Ramon Martinez-Guillon. Mocno, nie, plasowana zagrywka, tam wyciągnięty Ebadi Pur. Przepraszam bardzo, Sawicki, Ebadi Pur atakował. Dziesięć do pięciu. Minat Ebadi Pur. Mocna zagrywka, dobre przyjęcie, krótka. Efram Mills zatrzymany, jeszcze jedna okazja. Będzie musiał oddać za darmo Williams. Dobrze Robert Milczarek. Sawicki! Doskonale. Mila Debadipur. Słuchałem historii siatków. To jest niesamowite. Co to powiedział mi pan Mario? Tym razem nieznaczna pomyłka. Za chwilę licytujemy piłkę z autografem Kuby Błaszczykowskiego. Kuba Błaszczykowski, fantastyczne człowiek.
Simon Guerrauto. Widzieliśmy na boisku Dika Koja. Widzimy Aleksandra Atanasijewicza. Natomiast nie widzieliśmy jeszcze na boisku Damiana Szulca i Roberta Tachta. Dwóch zawodników, którzy wzmocnili kadrę drużyny z Bełchatowa. Robert Tacht w ubiegłym sezonie w rzeszowskiej Resowi. Wcześniej również w polskiej lidze Cuprum Lubin w sezonach 15-18 z przerwą na jeden rok i grę w tureckim Arkas Sporze. No, Damian Szulc doskonale znany wszystkim sympatykom siatkówki. Ubiegły sezon spędzony w Olsztynie. Dwa sezony temu w Resowi. Wychowanek szkółki Trefla Gdański. Tam też meldował się w plus lidze. Teraz Bieniek po raz kolejny. Doskonała zagrywka. Wyższa piłka. Jednak przeciągnięta. Atanasijewicz korzysta z takich prezentów doskonale. Mateusz Bieniek raz jeszcze. Po raz kolejny to ustawienie, gdzie środkowy PGS Krybeł Chatów, mieszkaniec wywodzący się z Konradowa, tam mieszkał i szkolił się w drużynie. Najpierw WKS Gimnazjum Blachownia, później w Exact System z Norwidzie Częstochowa. Teraz lżejsza zagrywka. Znakomicie Ryan Pool. Na się do 8, Matias Banda. Ja widzę kątem oka, że szykuje się Damian Szulc i rozgrywający zespołu z Bełchatowa Michajlo Mitic. Do podwójnej zmiany, wydaje mi się, za kilka chwil pojawią się ci zawodnicy na parkiecie. Właśnie teraz wzywani przez Slobodana Kowacza. W międzyczasie dobry serwis Matiasa Bandy i skończona przechodząca piłka. Tym razem pomyłka. 14-9 i będzie zmiana. Damian Szulc, nowy nabytek zespołu PGS Krybeł Chatów w miejsce Grzegorza Łomacza. A myślę, że za kilka chwil będzie dopełnienie tej zmiany. Po serwisie Atanasijewicza wejdzie Michajło Mitic. Mocno, ale nieskutecznie serbski atakujący. No i jest dopełnienie tej podwójnej zmiany Michajlo Mitic. Ryan Pool. Zagrywka w siatkę. Mikołaj Sawicki. Mocno! Problemy w przyjęciu Kacpra Wasilewskiego, ale znakomicie przez potrójny blok przedziela się Ramon Martinez-Guillon. Simon Guerrauto. Na palce Sawicki, krótka. Sebastian Adamczyk doskonale melduje się na boisku. Michajlo Mitic zagrał środek bardzo często. Nowy rozgrywający, który pojawia się w trakcie spotkania na parkiecie, uruchamia pierwsze tempo. Wtedy też ułatwia sobie rozegranie piłek do skrzydła. Bohater ostatniej akcji, Sebastian Adamczyk w polu serwisowym. Flot agresywny. Na trzeci metr Wasilewski. Jack Williams zatrzymany, a jednak podasekurowana ta akcja. Trudna piłka. Będzie okazja dla Badipura. Dotknięcie siatki po stronie zespołu Polonii Londyn. 17-11.
Sebastian Adamczyk raz jeszcze w polu serwisowym. Tym razem pomyłka młodego środkowego drużyny z Bełchatowa. Nicolas Butler wraca na parkiet w miejsce Matiasa Bandy. Jack Williams. Prawe skrzydło, Damian Schulz, doskonale. Damian Schulz w polu serwisowym. Mocno! Nie utrzymuje tego przyjęcia Ryan Pool. O przerwę prosi Vangelis Kutoleas. Ciąg dalszy licytacji w Kani w Bełchatowie. ...19-12 dla gospodarzy tego spotkania. Wracamy do gry po tej przerwie. Trwa dalej licytacja. Są, dobrze, okej. 350 po raz pierwszy, tutaj 400. Jest 400 po raz pierwszy. Troszkę tutaj irytacja po stronie siatkarzy. No bo wiadomo, że w momencie, kiedy ten rytm meczowy jest lekko zachwiany, no to łatwiej o uraz. Miejmy nadzieję, że nic takiego nie będzie miało miejsce. Wracamy do gry. 19-12. Damian Schulz. Mocno. Jednak tym razem nieskutecznie. Nowy atakujący bełchatowskiej Skry. 13 oczko dla IBB Polonii Londyn. Ramon Martinez-Guillon, kapitan zespołu z Londynu w polu serwisowym. Patrzymy na ustawienie Bełchatowian przy siatce Mitic, Bieniek i Eba Dipur. Mocna zagrywka, przyjęcie na trzeci metr, Eba Dipur na dwa tempa, podbity ten atak, szansa na kontrę. No i Ryan Pool wykorzystuje dziurę w bloku zespołu bełchatowskiego. Bardzo dobry atak skrzydłowego z Londynu. Zmniejsza się przewaga drużyny bełchatowskiej, jednak cały czas to pięć oczek. Wydaje się spokojne prowadzenie podopiecznych Slobodana Kowacza. Ramon Martinez-Guillon w polu serwisowym. Mocno przyjęcie Milczarka. Dobre. Troszkę tutaj musiał gonić tą piłkę Sawicki. Wyższa piłka do Williamsa. Potrójny blok. Podbija to Schulz. Oddadzą za darmo Bełchatowanie. Jeszcze jedna okazja dla Polonii Londyn. Lewe skrzydło. Kiwa Pool. Znakomicie samo sekuruje się Bieniek. Eba Dipur. Troszkę piłkarskich umiejętności po stronie drużyny z Bełchatowa, jednak 15 oczko wędruje na konto IBB Polonii Londyn. Ramon Martinez-Guillon. Z wyskoku plasowana zagrywka, doskonale Milczarek, lewe skrzydło Eba Dipur, szybka piłka od Miticza i doskonały atak. Milad Eba Dipur w polu serwisowym. Flot na palce Ryan Pool, prawe skrzydło, Jack Williams zatrzymany, jednak asekurują się zawodnicy z Londynu. Znakomita siatkarska żabka w wykonaniu Ryana Poola.
Simon Guerra Auto. Flot na palce. Tutaj podbijają tą piłkę nogą zawodnicy gości. No i... Dwadzieścia do 17. Przyjęcie Sawickiego. Teraz poprawił tą krótką, chociaż cały czas to jest takie zagranie bez tempa. Widać, że potrzeba jeszcze więcej gry Michajlo Miticza i Mateusza Bieńka, żeby te rozegrania były na odpowiednim pułapie dla czy to skrzydłowych, czy środkowych zespołu Skry Bełchatów. Mateusz Bieniek w polu serwisowym. Mocno po siatce, problemy Ryana Pula, będzie wysoka piłka. Będzie musiał ją jednak oddać za darmo brytyjski przyjmujący. Szansa na kontrę. Prawe skrzydło, Damian Schulz. Nie podbiją tej piłki zawodnicy z Londynu. 22-17, już tylko trzech oczek brakuje Bełchatowianom do zakończenia tego spotkania. Mateusz Bieniek. Po siatce Ryan Pool. Nie utrzymuje tego przyjęcia. Będzie zmiana. Alvi Shurdi w miejsce Jacka Williamsa. Mateusz Bieniek w polu serwisowym, 23-17. Problemy w przyjęciu, wyższa piłka, Ryan Pool, znakomicie. Zmiana powrotna, Alvi Shurdi schodzi, Jack Williams schodzi. Nicolas Butler w siatkę i drodzy Państwo, jesteśmy świadkami pierwszego matchbola w tym spotkaniu. 24-18 dla PGE Skry Bełchatów w spotkaniu z IBB Polonią Londyn. Michajlo Mitic w polu serwisowym, ale zanim to jeszcze nastąpi zmiana powrotna, Matias Banda w miejsce Nicolasa Butlera. Plasowana zagrywka. 25-18 w trzeciej numer 3. Pierwsza partia do 23, drugi set do 18, trzeci do 18. 3-0 dla drużyny Skry Bełchatów w spotkaniu z IBB Polonią Londyn. Brawa dla obu ekip, dla drużyny z Bełchatowa to przedsmak startującej plus ligi, dla drużyny z Londynu sprawdzian przed grą w Lidze Mistrzów. MVP dla zawodnika IBB Polonii Londyn. Wielka banka, a MVP drużyny IBB Polonia Londyn jest kapitan Ramon Martinez-Guillaume. MVP z drużyny z Londynu Ramon Martinez-Guillaume. Najlepszym zawodnikiem spotkania został Aleksander Atanasiewicz. Bardzo proszę, Aleksander Atanasiewicz, wielki powrót Aleksandra Atanasiewicza do hali w Bełchatowie. Od razu statuetka MVP. Na pewno wszyscy sympatycy bełchatowskiej drużyny będą chcieli, żeby to powtarzało się w meczach plus ligi, bo to będzie oznaczać jedno, że drużyna z Bełchatowa wygrywa i kolejne ligowe punkty dopisywane są do jej dorobku.
Drodzy Państwo, jeszcze pamiątkowe zdjęcie obu zespołów, a my powoli będziemy się żegnać z Państwem, kończąc tą transmisję. BGS Krabbełchatów pokonuje IBB Polonię Londyn 3-0, 25-23, 25-18, 25-18, a my wszystkich sympatyków z Krabbełchatów zapraszamy na dwa spotkania drużyny IBB Polonii Londyn w Lidze Mistrzów, właśnie w hali w Bełchatowie z Szachtarem Soligorsk, jak i również na inaugurację rozgrywek plusligowych w hali Energia, 10 października, niedziela, godzina 17.30, hala Energia, bilety dostępne na stronie bilety.skra.pl. Zapraszamy wszystkich sympatyków drużyny z Bełchatowa, albo po prostu wszystkich sympatyków dobrej siatkówki. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Dawid Wygas, Studio Filmowe Oskar. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony www.filmśląsk.pl i fanpage'u facebookowego Studio Filmowe Oskar. Dziękujemy bardzo, gratulacje dla obu zespołów. Do zobaczenia, do usłyszenia.